Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również Waszego szanownego gościa, dyrektora Stanisława Michalkiewicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Michał Sajda i jako organizator i przedstawiciel reaktywującego się Stowarzyszenia Wielkowscy Patrioci mam zaszczyt poprowadzić dzisiejsze spotkanie i zajmę Państwu dosłownie kilka minut. Mianowicie chciałem zacząć od tego, że serdecznie dziękuję, co prawda nieobecnemu, ale jednak służącemu tutaj pomocą proboszczowi tutejszej parafii, panu księdzu Markowi Gasinowi. Mam nadzieję, że to początek owocnej współpracy na przyszłość. Z kwestii organizacyjnych, to tak jak powiedziałem, staramy się reaktywować aktualnie stowarzyszenie tutaj, którego nazwę już wymieniłem. Wobec czego mam taką prośbę, żeby osoby zainteresowane jakąkolwiek tutaj współpracą z nami pisały swoje dane osobowe, to znaczy imię, nazwisko i numer telefonu na listę, którą za chwilę podam. Z kwestii organizacyjnych myślę, że to tyle. Zaczniemy prelekcją pana Stanisława na temat zdrada numer 447. To jest również tytuł jednej z książek pana Stanisława. Po spotkaniu zapraszamy również do zakupu. Tutaj pan Stanisław również popisze każdą książkę. Jako człowiek interesowany. Także myślę, że zaczniemy. Po prelekcji oczywiście będzie czas na to, aby zadawać pytania. Nie wiemy, jak dużo tego czasu będzie, dlatego że pan Stanisław musi... A nie, 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 to ja aż do końca będę. Okej, okay. Także myślę, że dziękuję turkowskim patriotom za zaproszenie mnie. Państwu dziękuję za obecność, no i księdzu proboszczowi za życzliwość. Proszę Państwa, już tutaj Pan zapowiedział, jaki będzie przebieg naszego spotkania, no i zapowiedział temat, więc ja już nic nie mam do powiedzenia, tylko przejść do rzeczy. Żebyśmy lepiej zrozumieli, co się dzieje i jakie mogą być tego konsekwencje, to musimy cofnąć się do roku 1990. Dlatego, że wtedy w środowiskach żydowskich w Stanach Zjednoczonych pojawiły się takie oskarżenia pod adresem narodu polskiego. Nie poszczególnych Polaków, nie jakichś środowisk polskich, tylko pod adresem całego narodu polskiego, że w obliczu Holokaustu zachował się biernie. Bo było to oskarżenie dziwaczne i to z dwóch powodów. Po pierwsze, że ci oskarżyciele nie mówili, co właściwie naród polski powinien zrobić w obliczu Holokaustu, żeby nie zasłużyć na taką recenzję. A po drugie, że to nieprawda. Że to nieprawda. Dlatego, że naród polski wcale nie zachował się biernie. No przypomnę, we wrześniu 1939 roku Polska znalazła się w stanie wojny z Niemcami. W wyniku której armia polska została rozgromiona i naród polski został wydany na łup dwóch okrutnych wrogów, bo oprócz Niemiec to 17 września 1939 roku na Polskę najechała Armia Czerwona. Zwróćcie Państwo uwagę na pewną różnicę, z jaką podchodzi się do 1 września i do 17 września. 1 września Niemcy na Polskę napadły, prawda? A 17 września Armia Czerwona do Polski wkroczyła. To jest różnica między napaścią a wkroczeniem, bo wkraczać to można w rozmaitych zamiarach. No ale my wiemy, po co wkroczyła. I natychmiast obydwaj napastnicy rozpoczęli eksterminację narodu polskiego, poczynając od jego warstw przywódczych, jak to Rosjanie nazywają zaczyńszczyków, takich, którzy mogą coś tam zaczynać, inspirować. No i ta akcja eksterminacyjna polskich warstw przywódczych była
koordynowana po obydwu stronach kordonu. Jeden okupant i drugi, nawet były narady organizowane Gestapo i NKWD. Ostatnia taka narada odbyła się w Zakopanem w lutym 1940 roku. Podczas tych narad koordynowano tę akcję eksterminacyjną po obydwu stronach kordonu. I naród polski, mimo tej sytuacji rozpaczliwej, w jakiej się znalazł, to przecież nie zachował się biernie. Bardzo szybko na terenie okupacji niemieckiej powstały ośrodki oporu polskiego, również zbrojnego, ale na terenie okupacji sowieckiej nie. No to warto postawić pytanie, dlaczego, skąd taka asymetria? Czyżby tam gorsi Polacy mieszkali na terenie okupacji sowieckiej? No taka opinia byłaby straszliwie krzywdząca. Myślę, że dwie przyczyny były tego stanu rzeczy, tej asymetrii. Pierwsza przyczyna to Winston Churchill, który kiedy w czasie wojny został brytyjskim premierem, kazał szefowi swoich tajnych służb podpalić Europę. To znaczy ekscytować tam właśnie opór przeciwko Niemcom, ale tylko przeciwko Niemcom. Tę część Europy miała tajna służba brytyjska podpalić, która była w zasięgu wpływów niemieckich. Natomiast tej części, która była w zasięgu wpływów sowieckich, podpalać nie kazał. Nie chciał Stalinowi świecić w oczy żadnymi pożarami. I to była jedna przyczyna. Druga przyczyna leżała po stronie Niemców. O ile na terenie okupacji niemieckiej Niemcy dosyć szybko izolowali społeczność żydowską tutejszą od społeczności polskiej, w rezultacie społeczność żydowska nie mogła być używana do wywiadowczej penetracji środowisk polskich, to na terenie okupacji sowieckiej było całkiem inaczej. Tamtejsza społeczność żydowska prawie w 100% przeszła na stronę wroga. I nie tylko przeszła na stronę wroga, ale bardzo chętnie dawała się temu wrogowi używać do wywiadowczej penetracji środowisk polskich i do nawet uczestnictwa w eksterminowaniu polskich środowisk. Więc w takich warunkach, a to byli ludzie, którzy od stuleci tam żyli i polskie środowiska, polska społeczność nie miała przed nimi żadnych tajemnic. Znali ją na wylot. W związku z tym urządzanie, organizowanie jakichkolwiek ośrodków oporu, nawet zwłaszcza zbrojnego, to było bardzo trudne, tym bardziej, że Sowieci już na przełomie stycznia i lutego 1940 roku rozpoczęli akcję masowych wywózek ludności polskiej z Kresów Wschodnich. Bo aresztowania i egzekucje to były od razu. Natomiast wywózki takie na masową skalę zaczęły się na przełomie stycznia i lutego 1940 roku. Mimo to, kiedy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, i to pokazuje, że te przyczyny chyba rzeczywiście są trafne. Kiedy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka w 1941 roku i front niemiecki przesunął się na wschód, to na zapleczu frontu niemieckiego natychmiast powstały ośrodki polskiego oporu zbrojnego i czasami nawet większe niż na terenie Polski centralnej. Więc wydaje się, że te przyczyny były trafne, które przed chwilą wskazałem. Proszę Państwa, po to to wspominam, przypominam, żeby pokazać, że naród polski wcale biernie się nie zachował. Zrobił wszystko, co w tej sytuacji, w jakiej się znalazł, mógł zrobić. I nie bardzośmy wiedzieli, dlaczego właściwie strona żydowska, to znaczy środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych, podnoszą takie dziwaczne i fałszywe oskarżenie. Ale no, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I wszystko się wyjaśniło w roku 1994. Otóż w roku 1994 ośmiu wpływowych polityków amerykańskich z obydwu partii
wystosowało list do ówczesnego sekretarza stanu Warrena Christophera z taką sugestią, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw środkowej Europy, że jeżeli nie zadośćuczynią żydowskim roszczeniom majątkowym, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą. O ile mi wiadomo, to taki list ze strony sekretarza stanu nie został wysłany, ale ten list do sekretarza stanu przeciekł do amerykańskich mediów. No i rzecz się stała jawna. Dlaczego to było takie poważne ostrzeżenie? Dlatego, że w tym czasie na pierwszym miejscu listy priorytetów politycznych we wszystkich państwach środkowej Europy, również w Polsce, była wpisana intencja przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO, a Stany Zjednoczone były i są kierownikiem politycznym Paktu Północnoatlantyckiego. W związku z tym zapowiedź, że stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi krajami mogą się pogorszyć, oznaczała, że ten priorytet może zostać w ogóle oddalony albo w każdym razie na czas bliżej nieokreślony. No i rząd polski potraktował sprawę poważnie z tego przecieku z prasy amerykańskiej i przekazał do Sejmu projekt ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. Takie ustawy, które regulowały stosunek państwa do różnych związków wyznaniowych, były wtedy do Sejmu kierowane, dlatego że w nowych warunkach ustrojowych trzeba było te stosunki ze związkami wyznaniowymi na nowo zdefiniować. Ale ta ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich różniła się od wszystkich tamtych. Dlatego, że w pierwszej części rzeczywiście to były takie przepisy, no jak państwo ma tam sobie układać te stosunki z gminami żydowskimi. I to było podobne do tamtych i pozostałych ustaw, ale ta ustawa w drugiej części zawierała przepisy o dosyć dużym transferze majątkowym w nieruchomościach na rzecz 9 istniejących podówczas gmin żydowskich w Polsce i na rzecz takiej fundacji, której, że tak powiem, właścicielem była Nowojorska Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego. I ta ustawa została uchwalona, to znaczy znalazła się w Sejmie i no, ponieważ byłem jedynym chyba publicystą, który się odważył publicznie przeciwko tej ustawie wypowiadać, no to byłem zapraszany na rozmaite dyskusje, bo chodziło o to, żeby mnie tam rozsmarować na podłodze, bo to jasne, że po to byłem zapraszany, ale to było dosyć trudne, bo ja byłem dosyć dobrze przygotowany do takiej konfrontacji. Proszę Państwa, dlaczego występowałem przeciwko tej ustawie? Dlatego, że ona była wadliwa pod względem prawnym. I ta wada, nie będę Państwa zanudzał wywodem prawniczym, jak kogoś to będzie interesowało, to chętnie do tego wrócę w czasie dyskusji. Ta ustawa nie tylko była wadliwa pod względem prawnym, ale zawierała precedens bardzo niebezpieczny na przyszłość dla Polski. No i w związku z tym ja się przeciwko niej opowiadałem, nie dlatego, żebym był przeciwnikiem zwrotu własności tam, gdzie to jest uzasadnione jak najbardziej, ale no, byłem przeciwny temu, żeby robić głupstwa. No i któregoś razu zostałem zaproszony do pierwszego programu Polskiego Radia, audycja była na żywo, z udziałem posła Sojuszu Lewicy Demokratycznej, posła Unii Demokratycznej, no i pan redaktor Mądrzejewski był prowadzący i ja. No i temu posłowi SLD na antenie się wyrwało takie zdanie, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. No to ja mówię, panie pośle, to tak mi pan mów. To wy dlatego tu chcielibyście im coś tak przekazać, bo się ich boicie. Nie dlatego, że im się to należy, tylko się ich boicie. Mówię, to może się tak nie bójmy. Bądźmy nie jerozolimską, tylko polską szlachtą. No i tak się ich nie bójmy. On taki był nieszczęśliwy, bo mówi, ach, mi tutaj
Cimoszewicz, Uszu natrze za to zdanie, ale w końcu jakoś dotarliśmy do końca audycji. Ja się z tego, co on mówił, zorientowałem, że on nie zna tego tła prawnego. No i zaprosiłem go po audycji na kawę i zacząłem mu to przedstawiać. I on zaskoczył po paru minutach, mówi, a jak tak, to ja będę to inaczej referował na komisji. No więc ja mówię do niego, panie pośle, to proszę pana, żebyście na komisji odstąpili, bo tam było takie słowo zwrot mienia. To nie ma mowy o zwrocie mienia w takich okolicznościach prawnych, dlatego że chodziło o osoby prawne, a osoby prawne nie dziedziczą po sobie tak jak osoby fizyczne, więc o żadnym zwrocie nie ma mowy. Ja uważałem, że sytuacja gmin żydowskich w Polsce jest identyczna jak sytuacja parafii Kościoła Rzymskokatolickiego i diecezji Kościoła Rzymskokatolickiego po II wojnie światowej na ziemiach zachodnich i północnych. I kiedy w 1972 roku Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne, znaczy PRL nawiązała stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską, no to pojawiła się kwestia uregulowania stosunków własnościowych Kościoła na ziemiach zachodnich i północnych. I co wtedy rząd polski zrobił? Ano nadał, nie zwrócił, bo o żadnym zwrocie nie było mowy, tylko nadał parafiom i diecezjom Kościoła rzymskokatolickiego mienie w takim rozmiarze, jakie tam było potrzebne do normalnego funkcjonowania. I ja uważałem, że państwo polskie powinno nadać gminom żydowskim, to są nasi obywatele, więc mają takie potrzeby. W związku z tym państwo polskie powinno nadać 9 gminom żydowskim mienie w takim rozmiarze, najlepiej jeszcze takie, jakie tam przed wojną te gminy żydowskie użytkowały, żeby tam jakaś pewna tradycja była utrzymana. Ale nie ma żadnego powodu, żeby własnością tych nieruchomości wyposażać organizację restytucji mienia żydowskiego w Nowym Jorku. No, z jakiej racji? No i powiadam temu posłowi, że no, trzeba by zrezygnować ze sformułowania zwrot mienia. A on mówi, proszę pana, to ja jestem posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to może być bardzo trudne, dlatego że że prezydent Kwaśniewski, jak był w Nowym Jorku, to coś tam swoim zwyczajem tym Żydom naobiecywał. I ja jako poseł SLD to nie bardzo mogę dezawuować prezydenta. No ja mówię, rzeczywiście panu nie wypada, ale w takim razie, bo tam był taki zapis, że temu zwrotowi podlegają nieruchomości, które w przeszłości służyły celom wyznaniowym, edukacyjnym, kulturalnym, nawet higienicznym, bo chodziło o łaźnie rytualne. No i mówię, to czy nie moglibyście panowie zmienić tego zapisu w taki sposób, żeby napisać, że temu zwrotowi podlegają nieruchomości, na których stoją budynki służące w przeszłości tym wszystkim celom. W ten sposób się wyeliminuje, wyłączy nieruchomości niezabudowane, których jest całkiem sporo. On mówi, to jest możliwe. No to ja mówię, zróbcie tak. No, wiemy, że trzeba zapłacić łapówkę za wejście do NATO, ale dlaczego taką dużą? No trochę się targujmy. No i rzeczywiście tak się stało. Ustawa została uchwalona w 96 roku, weszła w życie w 97 roku z takim zapisem. Także dzięki tej rozmowie z tym posłem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, on już nie żyje, zaoszczędziliśmy dla Polski jakieś 3 miliardy dolarów. Więc to była moja najlepsza inwestycja, bo kawa mnie tak drogo nie kosztowała. Dlaczego o tym mówię? Nie żeby się tu przechwalać, tylko żeby państwu pokazać, że nawet jeden człowiek może dużo zrobić, jeśli wie co. Jeśli wie co. Więc nie lekceważmy naszych tutaj możliwości, bo każdy w pewnych okolicznościach może wpłynąć nawet na losy państwa. No i ta ustawa została uchwalona, ona nadal jest realizowana, bo to bardzo proces rozciągnięty w czasie jest. Zresztą nawet taki aspekt humorystyczny ma, bo jak ta ustawa weszła w życie, to się pojawiły różne takie fikcyjne gminy żydowskie. Na przykład w Gdańsku są dwie,
No, oskarżają się nawzajem, że to są farbowane lisy, jedni na drugich, tak mówią. Rzeczywiście tak, nawet humorystyczny aspekt ta sprawa ma, ale nie o to chodzi, bo okazało się natychmiast, że nie można ulegać szantażystom. Bo kiedy ta ustawa już została uchwalona, jeszcze nie weszła w życie, na mitingu w kwietniu 1996 roku, na mitingu w Buenos Aires, ówczesny sekretarz Światowego Kongresu Żydów Israel Singer powiedział, no to ta ustawa dobrze to została uchwalona, ale przecież jeszcze pozostało mienie po osobach prywatnych, czyli ta własność bezdziedziczna. Jeżeli to nie zostanie tutaj zwrócone, to Polska będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. No, to była deklaracja, która oznaczała wypowiedzenie Polsce wojny psychologicznej, właśnie nie Polsce, tylko właśnie narodowi polskiemu, dlatego że stawką w tej wojnie było przyprawienie narodowi polskiemu jako całości takiego odrażającego wizerunku narodu morderców. Także chodziło o reputację narodu polskiego na arenie międzynarodowej. Może te, czy trochę mnie, muszę powiedzieć, że dziwił stosunek naszych władz państwowych do Izraela Singera, bo jeżeli ktoś wypowiada Polsce wojnę, zapowiada, że on grozi, że będzie upokarzał i tak dalej, no to można go traktować jako wroga Polski. A wrogów Polski to nawet można zabijać. Jednego tylko nie powinno się z nimi robić, nie powinno się ich z rewerencją w Polsce przyjmować przez dygnitarzy państwowych. Niestety Israel Singer po tej deklaracji, po tej pogróżce był w Polsce z rewerencją przyjmowany przez najwyższych przedstawicieli państwowych władz. Więc bardzo to było niedobre i taka, tego typu błędy to tylko rozzuchwalają z szantażystów. Nie wolno tego robić. Gdyby to ode mnie zależało, to jakby Israel Singer się pojawił w Polsce, natychmiast bym mu dał eskortę do granicy i na tym by się skończyło. Po prostu nie wolno takich rzeczy puszczać płazem. No ale stało się. Proszę Państwa, te pogróżki Israela Singera może by nie były takie groźne w następstwach, gdyby nie zmiana na stanowisku kanclerza Niemiec. Otóż w 1998 roku nowym kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec został taki polityk socjaldemokratyczny Gerhard Schröder i on w jednym ze swoich przemówień, tam chyba w 2000 roku, jeśli dobrze pamiętam, powiedział między innymi, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Co oznaczała ta deklaracja? Ano to, że Niemcy nie będą już przyjmowały żadnych suplik odszkodowawczych od nikogo. Niemcy przekazały w ramach tej pokuty, nazwijmy to, i żydowskim organizacjom przemysłu Holokaustu, i Izraelowi około 100 miliardów marek, nie licząc dostaw okrętów podwodnych i innego sprzętu wojskowego, i uznali, że to wystarczy. No i dlatego kanclerz Schröder powiedział to, co powiedział, co stwarzało zupełnie nową sytuację właśnie dla strony żydowskiej. No bo niemiecka polityka historyczna, jaki ma cel? Polityka historyczna, to Państwo wiecie, to jest taka elegancka nazwa fałszowania historii. Elegancka nazwa fałszowania historii i niemiecka polityka historyczna ma na celu stopniowe, bo to jest delikatna operacja, zdejmowanie z Niemiec odpowiedzialności za II wojnę światową. No i to nawet przynosi rezultaty, bo na przykład w 1960 roku spotkał się izraelski premier David Ben-Gurion z niemieckim kanclerzem Konradem Adenauerem w Nowym Jorku. I tam doszli do porozumienia, że w zamian za te rekompensaty finansowe to Izrael, znaczy nie to, że przebaczy, ale nie będzie obciążał odpowiedzialnością za II wojnę światową i te wszystkie ekscesy Niemców, tylko nazistów.
nazistów, państwo rozumiecie. No i ta polityka historyczna przyniosła owoce, co prawda z pewnym opóźnieniem, niemniej jednak, kiedy Benedykt XVI był w obozie w Brzezińce i tam wygłosił przemówienie, w tym przemówieniu powiedział między innymi, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów. Państwo widzicie, to majstersztyk po prostu, majstersztyk. Niemcy ze sprawców II wojny światowej jednym susem przeskoczyły do pierwszego szeregu ofiar. No, czegóż chcieć więcej? Więc widzimy, że ta polityka historyczna jest prowadzona, no ale celem żydowskiej polityki historycznej jest zagwarantowanie możliwości materialnego eksploatowania Holokaustu. Dotychczas to było eksploatowane, Niemcy były eksploatowane, te 100 miliardów marek, te okręty, no ale Niemcy powiedziały, że już nie. Więc celem żydowskiej polityki historycznej było teraz znalezienie winowajcy zastępczego, którego można by było szlamować. I w ten sposób doszło do ścisłej koordynacji żydowskiej polityki historycznej z polityką historyczną niemiecką. W miarę zdejmowania z Niemiec odpowiedzialności za wojnę, ta odpowiedzialność stopniowo była przerzucana na winowajcę zastępczego, na którego została wytypowana Polska, co było jak gdyby oczywiste, bo większość tych zbrodni w okresie II wojny światowej, nie wszystkie, ale większość tych zbrodni, została dokonana na naszym obecnym terytorium państwowym. No i to było bardzo łatwo przedstawić światu. No gdzie to wszystko się stało? Ano w Polsce. Aha! No to znaczy, że tu Polska jest za to wszystko odpowiedzialna. Świat nie ma takiej orientacji w rozmaitych niuansach, jak to ta II wojna światowa wyglądała, co tu Polacy mieli do gadania na terenie swojego państwa. Tylko właśnie tak, jak byłem w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, no to tam bardzo ciekawa ekspozycja jest, bo ani słowa nie ma o 17 września. Ani słowa. Także właśnie nie wiadomo, co się stało. I to jest bardzo dowód dużej przezorności. Bo jednym z celów żydowskiej polityki historycznej jest przedstawianie Żydów wyłącznie jako ofiar. Żydzi byli wyłącznie ofiarami dwóch totalitaryzmów. Tymczasem prawda jest całkiem inna, o czym już wspominałem, że na terenie okupacji sowieckiej społeczność żydowska przeszła na stronę wroga i uczestniczyła w tej eksterminacji nie jako ofiara, tylko jako kat. Jako kat, albo przynajmniej pomocnik kata. Więc to oczywiście przypominanie o 17 września jest dla strony żydowskiej szalenie niewygodne, więc w Muzeum Holokaustu nie ma ani słowa na ten temat w waszyngtońskim. Sama ekspozycja rzeczywiście jest bardzo fachowo przygotowana. Widać, że to pierwszorzędni fachowcy robili, to tak robi wrażenie. Tam amerykańskie wycieczki przyjeżdżają, ci ludzie jak to oglądają, to płaczą i tak dalej. Ale nikt im nie wybije z głowy, że mogło być inaczej. Po takiej, nikt im nie wybije z głowy, więc Muzea Holokaustu, podobnie jak Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie, to są takie placówki propagandowe w służbie żydowskiej polityki historycznej. I wskutek tej koordynacji, o której tu mówiłem, pogróżka Izraela Singera nabrała cech złowieszczych. Bo rozpoczęły się rzeczywiście przygotowania, i to na szeroką skalę, do upokarzania Polski na arenie międzynarodowej. Wynajęty został taki jegomość, pan doktor Gross, który z tej okazji, obstalowano u niego książkę na temat incydentu w Jedwabnem, książkę Sąsiedzi, on tę książkę napisał. Z tej okazji został awansowany na historyka, i to w dodatku światowej sławy. On w ogóle historykiem nie jest, tylko socjologiem, ale no jak trzeba, to nawet mógłby być astrologiem i też by było dobrze. No i jeszcze oprócz tego, że ta książka została napisana, to Jan Tomasz Gross
odkrył zupełnie nowatorską metodę w naukach historycznych, bo tam rozmaici historycy go pytali, a skąd on to wie, a skąd on tamto wie, a skąd to wam to wie, a on mówi, doznałem objawienia. Więc objawienie jako metoda badawcza w naukach historycznych to jest rzeczywiście odkrycie całkiem nowe i myślę, że Jan Tomasz Gross przejdzie do historii choćby z tego powodu, jak już nie z innego. No i proszę Państwa, ta książka miała prawdziwy festiwal, przede wszystkim za granicą, ale również w Polsce, za sprawą Gazety Wyborczej i wydawnictwa Znak, których tę książkę wydało. Były różne tam imprezy i tak dalej. Pan Jan Tomasz Gross, no, jak mówię, miał prawdziwy festiwal popularności. No i kulminacją tego festiwalu, tej akcji upokarzania były uroczystości w Jedwabnem, 10 lipca 2001 roku. Z wielkim przytupem zostały urządzone te uroczystości, przybyło mnóstwo ludzi tam. Nawet episkopat miał być zaangażowany, ale jakoś przytomnie się opamiętał i jeszcze wtedy nie skakał z gałęzi na gałąź przed Żydami jak teraz. No i podczas tej uroczystości w Jedwabnem doszło do eskalacji oskarżenia narodu polskiego. Dlatego, że w 1990 roku, tak jak mówiłem, naród polski był oskarżany, ale o to, że w obliczu Holokaustu zachował się biernie. To znaczy nie uczestniczył w Holokauście, ale się przyglądał tylko. No może, ale nic złego właściwie nie zrobił, tylko się przyglądał. Tymczasem na uroczystościach w Jedwabnem w 2001 roku nastąpiła eskalacja tego oskarżenia. Naród polski wcale nie zachował się biernie, tylko współdziałał w Holokauście. Jedwabne było takim właśnie nieubłaganym palcem wytknięte, że naród polski, znowu cały naród polski współdziałał w Holokauście, więc już nie zachował się biernie, tylko został oskarżony o pewną zbrodniczą formę aktywności. I to oskarżenie zostało niestety potwierdzone przez najwyższego konstytucyjnego przedstawiciela Polski, prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który będąc na uroczystościach w Jedwabnem, w imieniu narodu polskiego za Jedwabne przeprosił. Proszę Państwa, Francuzi mają takie porzekadło, qui s'excuse, s'accuse. Kto się tłumaczy, ten się oskarża. Więc prezydent Kwaśniewski w tej formie, w ten sposób przyłączył się do oskarżeń narodu polskiego o zbrodnie niepopełnione, czym złamał przysięgę prezydencką, którą dwukrotnie składał, bo dwie kadencje był prezydentem, więc mógłby się jej nauczyć na pamięć. Ta rota przysięgi prezydenckiej zawiera między innymi taką solenną obietnicę, że będzie niezłomnie bronił godności narodu, na którego czele stoi, którego jest prezydentem. No, nie da się pogodzić obietnicy niezłomnej obrony godności narodu z oskarżaniem tego narodu o zbrodnie niepopełnione. Mam nadzieję, że kiedyś Aleksander Kwaśniewski za to odpowie, bo tam willa w Kazimierzu to jest drobiazg w porównaniu z tym łajdactwem, którego się dopuścił. Także mam nadzieję, że kiedyś za to odpowie. Co prawda, ja już mogę tego nie doczekać, ale no, trzeba mieć nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość. Dlatego, że łajdactwo musi być napiętnowane, bo jeżeli nie jest napiętnowane, to zachęca następnych łajdaków, w związku z tym łajdactwo triumfuje, a to lepiej do tego nie dopuszczać. Proszę Państwa, jak widzimy, podczas uroczystości w Jedwabnem doszło do eskalacji tego oskarżenia, ale to nie było ostatnie słowo, bo taka kolejna eskalacja oskarżenia narodu polskiego miała miejsce 10 lat później. Odbyły się uroczystości w Jedwabnem w 2011 roku, 10 lipca. Już takie skromniejsze, bo tam już mniejsza, ale pan prezydent Komorowski, bo on wtedy był prezydentem, nie był tam osobiście na tych uroczystościach, ale wysłał do uczestników list odczytany tam
przez Tadeusza Mazowieckiego. W liście znalazło się zdanie, że naród polski musi przyzwyczaić się do tego, że był również sprawcą. Już nie współsprawcą, tylko sprawcą samodzielnym. Proces przerzucania odpowiedzialności na winowajcę zastępczego nie tylko został w 2011 roku zakończony, ale w dodatku w takiej formie potwierdzony przez najwyższego przedstawiciela konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, to nie ma, jak mawiał ksiądz Bozowski nieżyjący, nie ma przypadków, są tylko znaki. Tego samego roku powstało z inicjatywy rządu izraelskiego i agencji żydowskiej, takiej wpływowej organizacji amerykańskiej, powstało stowarzyszenie HERT. Tam od pierwszych liter pełnej nazwy tego stowarzyszenia, którego celem jest odzyskiwanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej. Właśnie wtedy, kiedy naród polski został oskarżony o sprawstwo. To bo Niemcy właśnie wpławią się w stanie pierwotnej niewinności, bo przecież Niemcy byli ofiarami nazistów. A dzieci naziści są, no nikt tego nie wie, to wymarłe plemię, które nawet mówiło specjalnym nazistowskim językiem, to tak jak łacina, to jest martwy język w tej chwili. No i gdzieś się rozpłynęło w nocy i mgle, chociaż nie do końca, bo czasami specjaliści od łowcy nazistów, aż 60 tysięcy nazistów naliczyli w Warszawie na Marszu Niepodległości. To okazuje się, że nie przepadli bez śladu. Proszę Państwa, więc widać wyraźnie, jak ten proces upokarzania Polski postępuje. W Polsce tego tak nie widać jak za granicą, bo za granicą postępuje jeszcze szybciej i nabiera jeszcze większego rozmachu. U nas się trochę mitygują, bo to tak no, za dużo ludzi pamięta jak było i nie da sobie tam wmówić dziecka w brzuch, a za granicą to już można sobie hulać na całego. Celem oczywiście jest realizacja roszczeń odnoszących się do własności bezdziedzicznej, o której wspominał Israel Singer w 1996 roku. Co to jest ta własność bezdziedziczna? Dlaczego to budzi takie tutaj wątpliwości? Proszę Państwa, od czasów starożytnego prawa rzymskiego, która to zasada została recypowana przez prawa wszystkich narodów cywilizowanych, jeżeli umarł człowiek, który nie pozostawił testamentu, ani też nie ma spadkobierców ustawowych, to taki majątek pozostały po nim przypada państwu, którego on był obywatelem. Kropka. Taka sama zasada obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Taka sama. Tymczasem, ale to nie uprzedzajmy faktów. No i proszę Państwa, były rozmaite naciski różne ze strony żydowskich organizacji, ale wreszcie one się zmaterializowały pod koniec roku 2017, kiedy to w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się prace nad ustawą numer 447 Just. Cisza panowała całkowita w Polsce, nie tylko w sferach rządowych, ale również w szeregach nieprzejednanej opozycji. Nikt nie odważył się nawet słowem zająknąć. I tylko tutaj siedzi na sali pani Wesołowska, z którą korespondujemy jeszcze od pewnego czasu właśnie o tych sprawach, więc pani Wesołowska jest zorientowana doskonale, ale państwo trochę mniej. Otóż niektóre środowiska Polonii Amerykańskiej podjęły desperacką próbę lobbingu, żeby zatrzymać tę ustawę. Dlatego, że ona rzeczywiście w konsekwencjach jest dla Polski szalenie groźna.
No i została zwołana taka konferencja w Waszyngtonie, dwudniowa, w której pierwszego dnia miało zostać sformułowane polskie stanowisko i polskie zastrzeżenia. A drugiego dnia uczestnicy tej konferencji mieli pójść z tymi dokumentami, z tymi ustaleniami, z tymi zastrzeżeniami, odwiedzić wszystkie 450 biur kongresmenów na Kapitolu. I no, wydawało się, że wszystko tam idzie zgodnie z planem, ale w tak zwanym międzyczasie do Stanów Zjednoczonych przyjechał wiceminister spraw zagranicznych z Warszawy, pan Marek Magierowski, on teraz jest ambasadorem w Izraelu, i odbył szereg rozmów z rozmaitymi osobistościami polonijnymi, które po tych rozmowach, ja nie wiem, czy wskutek tych rozmów, ale po tych rozmowach, to niewątpliwie tak było, po tych rozmowach wycofały swój udział z konferencji w Waszyngtonie. Ona się odbyła mimo to, ale już nie miała takiego rozmachu, nie miała takiej siły przebicia, także udało się, tak jak mi tam nadawali organizatorzy tej konferencji, udało się odwiedzić około 300 biur kongresmenów na Kapitolu, a nie 450. No i to się potwierdza, bo przed rozpoczęciem tego spotkania pani Wesołowska mi opowiadała o spotkaniu z jednym kongresmenem, który w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Który w ogóle nie miał pojęcia, że coś takiego było, czy jest. W rezultacie ta ustawa została uchwalona, zresztą w sposób taki no, niezupełnie zgodny z przyjętymi w Stanach Zjednoczonych procedurami, ale to już nie nasze zmartwienie, i podpisana przez prezydenta Trumpa na wiosnę 2018 roku. Proszę Państwa, pan premier Morawiecki uspokajał nas, mówiąc, że to jest, ta ustawa nas nie dotyczy, to jest amerykańska ustawa, to przecież ona tam dla Ameryki ma znaczenie, a w ogóle jest bez znaczenia. Także trochę to było dziwne, bo zawsze mi się wydawało, że jak Kongres Stanów Zjednoczonych uchwala jakieś ustawy, to one jednak mają znaczenie, a tu się okazuje, że nie. No niech tam mu będzie. Otóż, proszę Państwa, to jest nieprawda. To jest nieprawda. To rzeczywiście jest ustawa amerykańska, ale jej konsekwencje będą spadały również na Polskę. Dlaczego? Dlatego, że sens prawny tej ustawy 437 polega na tym, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjął na siebie zobowiązanie do pilnowania, żeby Polska te roszczenia zrealizowała. Taki jest sens prawny tej ustawy. No a rząd Stanów Zjednoczonych ma bardzo duże możliwości do pilnowania, żeby nie tylko Polska, ale Polska też, żeby te roszczenia, tym roszczeniom zadośćuczyniła. Proszę Państwa, wydawało się, że no, sprawa jest przesądzona. Jeszcze bardzo najgroźniejszy właściwie jest artykuł 3 tej ustawy. Bo on mówi o tym, jak mają być rozdysponowane przychody z własności bezdziedzicznej, bo ona dotyczy tej własności bezdziedzicznej. I stanowi, że przychody z własności bezdziedzicznej mają być przeznaczone na wsparcie ocalałych z Holokaustu, na finansowanie edukacji o Holokauście i na inne cele. Jeżeli ustawa 447 mówi o przychodach z własności bezdziedzicznej, to logiczną konsekwencją tego jest konieczność wyodrębnienia tej własności, choćby po to, żebyśmy wiedzieli, jakie przynosi przychody, bo jak jej nie wyodrębnimy, to nie będziemy tego wiedzieli. A jak jeżeli ta własność zostanie wyodrębniona, jak widzimy, musi zostać wyodrębniona, no to musi być przez kogoś zarządzana, choćby po to, żeby przychody z tej własności rozdysponował zgodnie z postanowieniami artykułu 3 ustawy. No nie trzeba specjalnej przenikliwości, żeby się domyślić, że to nie będzie gremium polskie, tylko będzie to gremium złożone z reprezentantów rozmaitych środowisk żydowskich. No chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, kto najlepiej te przychody z własności bezdziedzicznej rozdzieli.
Proszę Państwa, to jest to, że gremium żydowskie będzie tą własnością zarządzało, to jest prosta konsekwencja artykułu 3 ustawy 437. Ale nie jedyna. Dlatego, że no nie jest dokładnie znana skala tych roszczeń. Poprzednio mówiło się o 65 miliardach dolarów jako szacunkowej wartości tej własności bezdziedzicznej. I tę kwotę nawet potwierdził ówczesny ambasador Izraela w Warszawie, pan dr Shevach Weiss, więc chyba wiedział, co mówi. Ale kiedy w Stanach Zjednoczonych trwały prace nad tą ustawą, w styczniu 2018 roku Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego z siedzibą w Nowym Jorku, ta, o której mówiłem, przysłała list do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie w związku z prowadzonymi tam pracami nad ustawą o restytucji mienia. I w tym liście strona żydowska dała do zrozumienia, że szacunkowa wartość tych roszczeń może sięgnąć nawet biliona złotych. Biliona złotych, czyli 1000 miliardów złotych. Co w przeliczeniu na walutę amerykańską oznacza około 300 miliardów dolarów. Nie wiemy, bo to mówię, szacunki się wahają od 65 do 300 miliardów dolarów. Jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę. Otóż na WikiLeaks, to ten ujawnił ten Snowden, jest informacja, że podczas jakiejś tam rozmowy Jarosław Kaczyński powiedział, że Polska może zadośćuczynić tej własności, tym roszczeniom, ale tylko na poziomie 20%. Zwróćcie Państwo uwagę, że 65 miliardów dolarów to jest 20%, to 300 miliardów dolarów. Także jak to się za moich czasów mówiło w kołach wojskowych, tak czy owak sierżant Nowak, prawda? No to właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia. No i pan sekretarz stanu, pan Pompeo, kiedy był 14 lutego 2019 roku w Warszawie na konferencji bliskowschodniej, ofuknął naszych dygnitarzy, żeby tam zakręcili się wokół tak zwanego kompleksowego ustawodawstwa. Bo w jakim kierunku idą naciski amerykańskie na polskie władze państwowe? Te roszczenia dotyczące własności bezdziedzicznej nie mają żadnej podstawy prawnej. Żadnej. I naciski na polskie władze idą w tym kierunku, żeby polskie władze namiastkę takiej podstawy prawnej stworzyły. Takie pozory legalności, żeby dla tego rabunku stworzyły. No i polskie władze na razie się nie odważyły na to, chociaż jakieś rozmowy musiały być, bo dowodem tego, czy poszlaką, która na to wskazuje, jest zagadkowe milczenie polskich władz w tej sprawie. Zagadkowe milczenie nie tylko sfer rządowych, ale i nieprzejednanej opozycji. Więc, ale tak się złożyło, że na wiosnę ubiegłego roku ujawniłem notatkę z rozmowy, jaka miała miejsce 25 października 2018 roku, już po wejściu w życie tej ustawy 447, w Warszawie pan Tomasz Jasgerdi, pełnomocnik Departamentu Stanu do spraw Holokaustu, więc nie prywatna osoba, tylko funkcjonariusz rządu Stanów Zjednoczonych, rozmawiał z ambasadorem Jackiem Chodorowiczem, który z kolei jest pełnomocnikiem ministra spraw zagranicznych do kontaktów z diasporą żydowską. W randze ambasadora. Pan ambasador Chodorowicz sam jest przedstawicielem tej mniejszości, więc to ma bardzo łatwe zadanie. Wystarczy, że jak się skontaktuje sam ze sobą, to już przynajmniej częściowo to zadanie wykona. Ale mniejsza o to, nie chcę tutaj się tu ironizować na ten temat, bo istotne było to, co w tej rozmowie powiedział pan Jasgerdi.
Otóż on powiedział tak, że strona amerykańska rozumie, że w horyzoncie roku wyborczego, takiego właśnie użył sformułowania, w horyzoncie roku wyborczego, nie można przeprowadzać przedsięwzięć publicznych i formalnych. To znaczy co? Ano to znaczy nie można przeforsować tego ustawodawstwa kompleksowego, bo przecież no, to już tego się w tajemnicy utrzymać nie da, bo nie ma w Polsce tajnych ustaw. Każda ustawa musi być ogłoszona w Dzienniku Ustaw, więc tu tego już się w tajemnicy nie da utrzymać. W związku z tym on jest wyrozumiały i powiada, no to my wiemy, że to w horyzoncie roku wyborczego, czyli do zakończenia wyborów, nie możecie takich kompleksowych ustawodawstw tutaj forsować, ale, powiada pan Jastgerdy, to nie stoi na przeszkodzie, żeby w tej sprawie już teraz nastąpił istotny postęp. I wyjaśnia, co rozumie przez istotny postęp. Otóż mówi, że istotny postęp polega na przejściu do negocjacji na temat konkretnych kwot finansowych. Więc tu już nie można mieć żadnych złudzeń, na czym rzecz polega. I ja tę notatkę ujawniłem. No, wywołało to trochę zainteresowania, mimo że media głównego nurtu, to znaczy i telewizja rządowa, i telewizje nierządne, były obecne na konferencji prasowej. Przede mną było chyba kilkanaście kamer telewizyjnych, kiedy to mówiłem. Ale nie ukazała się ani jedna wzmianka na ten temat. Ani jedna wzmianka, więc to mamy dowód na tę zmowę milczenia, bo to mówię nie tylko telewizja rządowa, ale ta telewizja, która wyraża punkt widzenia nieprzejednanej opozycji, też ani słowa na ten temat nie powiedziała, więc mamy zmowę milczenia. No i proszę państwa, ale już nie można było tego utrzymać w tajemnicy, więc zabrał głos Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki. Premier Morawiecki powiedział rzecz, która mnie zdumiała, bo premier Morawiecki powiedział, że w ogóle nie ma żadnego niebezpieczeństwa, ponieważ Polska w 1960 roku podpisała ze Stanami Zjednoczonymi umowę, na podstawie której Stany Zjednoczone wzięły na siebie obowiązek wypłaty odszkodowań i tak dalej. To prawda, ale ta umowa indemnizacyjna z 1960 roku dotyczy zupełnie innej sprawy. Otóż jak to doszło do tej umowy? Polska dostała wtedy dwie pożyczki zbożowe od Stanów Zjednoczonych, ale nie kupiła zboża za całą sumę preliminowaną, tylko za tylko 40 milionów dolarów. Mamy, tak, mamy krzesło, proszę pani. Tak. Więc ta umowa z 1960 roku, bo tak jak mówię, te 40 milionów dolarów zostało przekazane Stanom Zjednoczonym, rządowi Stanów Zjednoczonych, i na tej podstawie rząd Stanów Zjednoczonych rzeczywiście przyjął na siebie zobowiązanie wypłacenia odszkodowań, ale obywatelom amerykańskim, których mienie zostało w Polsce znacjonalizowane. Obywatelom amerykańskim, a przecież ci Żydzi zamordowani w czasie II wojny światowej, to nie byli obywatele amerykańscy, to byli polscy obywatele. No tam innych krajów, ale nie Stanów Zjednoczonych. To nie byli obywatele Stanów Zjednoczonych. Takich wtedy w Europie nie było. W związku z tym ta sprawa dotyczy czegoś zupełnie innego. Jeżeli premier rządu w oficjalnym oświadczeniu mówi takie rzeczy, to mamy dwie możliwości. Albo nie wie, o co chodzi, albo wie. To nie wiem, co jest gorsze. Nie wiem, co jest gorsze. Więc, no i Jarosław Kaczyński, który jest naczelnikiem państwa, ale nieformalnie, powiedział na jednym tam wiecu, chyba w Piotrkowie Trybunalskim, że to coś w rodzaju, że nie oddamy ani guzika. No to bardzo ładnie, ale zwracam uwagę, że Jarosław Kaczyński formalnie jest prostym posłem. I jego deklaracje, zwłaszcza składane na wiecach,
w żaden sposób państwa polskiego nie wiążą. W żaden sposób państwa polskiego nie wiążą. W związku z tym napisałem projekt ustawy takiej antyroszczeniowej, która się składa z trzech artykułów, więc mogę państwu zacytować w całości. Artykuł pierwszy, punkt pierwszy. Zobowiązuje się Radę Ministrów, czyli konstytucyjny organ państwa, do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom żydowskim odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej. Punkt drugi tego artykułu pierwszego, że obowiązek złożenia tego oświadczenia powstaje niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy. Artykuł drugi powiadał, kto wbrew zakazowi wynikającego z niniejszej ustawy podejmuje starania zmierzające do zadośćuczynienia roszczeniom, o którym mowa w artykule pierwszym, albo próbuje obejść ten zakaz, podlega karze z artykułu 129 Kodeksu Karnego. Artykuł 129 Kodeksu Karnego dotyczy zdrady dyplomatycznej tak zwanej i powiada, że kto będąc upoważnionym do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wobec obcego państwa albo organizacji międzynarodowej działa na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze więzienia od roku do lat 10. I punkt trzeci tej mojej ustawy, ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Proszę państwa, ta ustawa, gdyby została uchwalona, nie zabezpieczałaby Polski w 100% przed konsekwencjami ustawy amerykańskiej, ale pozwalałaby nam zyskać na czasie. Zaraz powiem w jakim celu. Otóż rząd miałby bardzo dobrą wymówkę, żeby nie wdawać się w żadne negocjacje. No bo 10 lat więzienia za to grozi, no to nie są żarty. I w ten sposób, grając na zwłokę, moglibyśmy doczekać, powiadam to, ja to napisałem pod koniec maja ubiegłego roku, moglibyśmy doczekać do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, uruchamiając jednocześnie cały potencjał Polonii amerykańskiej, to znaczy obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia, którzy by dali do zrozumienia kandydatom na prezydenta, między innymi Donaldowi Trumpowi, że jeżeli nie obiecają uchylenia tej ustawy, doprowadzenia do uchylenia tej ustawy, to niech nie liczą na polskie głosy. Ile tych głosów jest? No to nikt dokładnie tego nie wie, ale nie musimy tylko być skazani na domysły, bo w 97 roku, jeśli dobrze pamiętam, kiedy Polska starała się o przyjęcie do NATO, a to wcale nie było tak, że w Stanach Zjednoczonych wszyscy byli tutaj entuzjastycznie do tego pomysłu nastawieni, to ówczesny prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, Edward Moskal, pod petycją do kongresu w tej sprawie zebrał 9 milionów podpisów. 9 milionów. To nawet połowa tej liczby byłaby niemożliwa do zlekceważenia przez jakiegokolwiek kandydata. Nawet połowa, no 4 miliony głosów, to nikt nie może zlekceważyć w roku wyborczym, bo potem to może, ale w roku wyborczym raczej nie może. I w ten sposób moglibyśmy stworzyć nacisk, przynajmniej w postaci obietnicy solennej, publicznej, prawda, najlepiej na piśmie, żeby tę ustawę zablokować, to znaczy uchylić. No i wtedy byśmy odwrócili od Polski to niebezpieczeństwo. Ponieważ wtedy jeszcze organizatorzy tej konferencji prasowej na terenie Sejmu nie byli posłami, no poza posłem Winnickim, no to nie można było zebrać 15 posłów, żeby tę ustawę wnieść pod obrady Sejmu, bo to 15 posłów trzeba mieć. Ale podobną ustawę napisał pan poseł Rzymkowski z klubu Kukiz 15. Trochę dłuższą od mojej, ale podobną. I klub Kukiz 15 miał 25 posłów, więc to wnieśli ten projekt pod obrady Sejmu. I 19 lipca ubiegłego roku ta ustawa była w Sejmie głosowana.
i została odrzucona głosami Zjednoczonej Prawicy, to jest Prawa i Sprawiedliwości z satelitami. Tylko trójka posłów się wyłamała. Trójka posłów się wyłamała z tej dyscypliny. No a opozycja wstrzymała się od głosu. Nieprzejednana opozycja wstrzymała się od głosu. W rezultacie ustawa została odrzucona. No i wydawało się, że to już jest koniec. Ale na szczęście, pan Bąkiewicz, który jest prezesem tych rot niepodległości i inne osoby, wpadły na pomysł, że skoro tak, to trzeba zebrać 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem takiej ustawy i wnieść ten obywatelski projekt do Sejmu. Bo obywatelski projekt wniesiony do Sejmu musi być poddany pod głosowanie najdłużej w ciągu 3 miesięcy. Musi być poddany pod głosowanie. No i rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod tym projektem obywatelskim. Zebrano ponad 200 tysięcy podpisów. I ten projekt w styczniu trafił do Sejmu. No i zobaczymy, kiedy będzie głosowany, bo tu pani Wesołowska mówi mi, że być może, że w połowie kwietnia, a może nawet wcześniej. Powiem tak, że gdybym ja był doradcą Prawa i Sprawiedliwości, na szczęście nie jestem, to bym im doradzał, żeby jak najwcześniej ten projekt poddali pod głosowanie, bo on oczywiście zostanie odrzucony. Jak tamten został, to i ten. Bo jeżeli by został odrzucony na przykład na początku lutego, to na początku maja ludzie by już mogli nie pamiętać, że coś takiego było. Natomiast jak zostanie odrzucony w połowie kwietnia, no to do 10 maja jeszcze nikt nie zapomni o tym. Tym bardziej, że ponad 200 tysięcy ludzi się podpisało pod tym. I to nie tylko z jednego miejsca, tam z Warszawy czy coś, nie, z całego kraju. Więc w całym kraju, tak jak tam pan prezydent czy inni kandydaci będą jeździć w ramach kampanii wyborczej, mogą paść pytania. No zaraz, zaraz, panie prezydencie, czy tam panie dygnitarzu, no to co wyście w tej sprawie zrobili? Bo proszę państwa, to jest bardzo poważne niebezpieczeństwo, które zawisło nad Polską. Jeżeli nawet 65 miliardów ta wartość szacunkowa była prawdziwa, już nie mówię o 300 miliardach, chociaż i z tym się trzeba liczyć, no to jasne jest, że Polska takiej gotówki wygenerować nie może bez spowodowania natychmiastowej katastrofy ekonomicznej, która by się przełożyła na katastrofę społeczną i tam inne. W związku z tym, jeśli te roszczenia miały być realizowane, musiały być realizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach, na przykład zasoby Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, zasoby lasów państwowych, udziały w spółkach Skarbu Państwa, koncesje na eksploatowanie kopalin, no i ewentualnie, no nie wiem, rezerwy złota Narodowego Banku Polskiego, one nie są takie bardzo duże. Ich wartość nie przekracza 15 miliardów dolarów, a tutaj jest 65 albo nawet 300. Co to oznacza? To oznacza, że te środowiska żydowskie, które by tą własnością przekazaną zarządzały, wyodrębnioną i przekazaną, zyskałyby dominującą pozycję ekonomiczną w Polsce. No chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Która by się natychmiast przełożyła na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Mielibyśmy po prostu jerozolimską szlachtę. Dlatego mówię, że to jest największe zagrożenie, jakie zawisło nad Polską i nad narodem polskim od 1939 roku. No i zobaczymy, co się będzie działo, kiedy ten projekt obywatelski ustawy antyroszczeniowej będzie głosowany w Sejmie. Bo widzimy, że czeka nas ciekawa wiosna. Ciekawa wiosna, może nawet gorąca wiosna, już nie mówię o gorącym lecie. Dziękuję bardzo, żeście mnie państwo cierpliwie wysłuchali. No i w naturalny sposób przechodzimy do drugiej części naszego spotkania. Teraz państwo zabierzecie głos, ja się będę odnosił do tego, co państwo powiecie. Nie chodzi tylko o pytania, ale również o opinie.
ja będę. Proszę bardzo. Eugeniusz Maciejewski, prezes partii politycznej Piast, Jedność Myśli Europejskich Narodów. Był ostatnio u nas pan prezydent Duda z wizytą w Turku i właśnie miałem szczęście dotrzeć do niego i zadałem pytanie właśnie w temacie tej ustawy 447. Odpowiedź była następująca. Przepraszam. Cytuję. Póki ja będę prezydentem, żadnych roszczeń nie będzie wypłacanych. Także takie mamy zapewnienie od pana prezydenta Rozumiem. Obecnego i prezydentującego. No cóż mogę na to powiedzieć? Jeśli chodzi o tych faszystów, akurat było tak, że w tym pochodzie ja uczestniczyłem w Marszu Niepodległości w Warszawie z tablicą Piast, Jedność Myśli Europejskich Narodów. I jakiś łotr z zagranicy zrobił zdjęcie, także byłem nawet rozpoznawalny bardzo dobrze. I to zdjęcie ukazało się w mediach norweskich, jako że idą faszyści i naziści, maszerują w Warszawie. Na szczęście był w Norwegii Polak, który jak zobaczył, przeglądał tam tą stację i zobaczył Piast, no to zaraz oczy zajarzył, że chodzi o Polskę. I wszedł na stronę, zobaczył, że to jest partia polityczna i dał mi informację, że jestem przedstawiany jako organizacja nasza, jako faszyści maszerują w Warszawie. Od razu w tym samym dniu napisałem pisma do pana prezydenta, szefa rządu, ministra spraw zagranicznych, że jest taka sytuacja, że uczestniczyłem w tym marszu, że to jest partia pronarodowa, patriotyczna i w Norwegii takie są paszkwile. Dostałem zaraz odpowiedź, że tematem się zajmą, mówiąc tak ogólnie. I rzeczywiście za niecały tydzień czasu dostałem odpowiedź, że temat załatwiony. Wszedłem, bo dostałem link też od tego pana Polaka z Norwegii. Tak. I wszedłem na stronę, już tego zdjęcia nie było. Także służby zadziałały i podziękowały. Proszę państwa, no to jeżeli pan prezydent Duda na spotkaniu tutaj w Turku tak oświadczył, to bardzo ładnie. Ale muszę powiedzieć, że nie jestem przekonany co do skuteczności tej deklaracji. Kiedyś byłem w Denver, w Colorado, no i tam rozmawiałem z takim starszym panem, który jest inżynierem górnictwa i mi opowiadał, jak funkcjonuje ta branża w Stanach Zjednoczonych i poza Stanami, bo to interesy prowadzą na całym świecie. No i tak mi opowiada. W pewnym momencie mówi tak. Wie pan, niektóre rządy to nam podskakują. Jak nam za bardzo podskakują, to my je zmieniamy. Otóż kiedyś na takim spotkaniu padło takie pytanie, no co będzie, jak rząd polski odmówi? Ano to może być. Ano to może być. Jeżeli pan prezydent na przykład by się upierał, no to może się stać, że wybory prezydenckie wygra pan Hołownia, a on już nie będzie się upierał. No to dlaczego nie? No. Może wygrać, dlatego że pan Hołownia, to ja jak jego, ale jeszcze zanim do tego przejdę. Proszę państwa, no jak pan prezydent Duda, ja słyszałem akurat tej deklaracji, nie, ale inną, że pan prezydent Duda też na spotkaniu wyborczym broni polskich interesów państwowych, jak niepodległości. No, to nie zawsze tak bywa, o czym świadczy scena z 11 listopada 2018 roku. Otóż tego dnia, czy jakoś, no w każdym razie w tym czasie, pan prezydent Duda był w Waszyngtonie, w Białym Domu, gdzie odbył 20-minutową rozmowę z cztery oczy z prezydentem Donaldem Trumpem. Tego samego wieczoru w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie odbywało się przyjęcie z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. I pan prezydent był na tym przyjęciu i przez jednego z uczestników został zapytany, to większe grono tam było, mnóstwo ludzi to słyszało,
Czy w trakcie tej 20-minutowej rozmowy w cztery oczy z prezydentem Trumpem była poruszana sprawa ustawy 437? Pan prezydent powiedział, że nie. Otóż został zapytany, a dlaczego nie? A dlatego, że strona amerykańska tego nie zaproponowała.